Powinienem wam się chyba z czegoś wytłumaczyć, albo właściwie nawet nie powinienem, a chcę wam się z czegoś wytłumaczyć. Mianowicie z ostatniego vloga, bez słowa. Nagrałem tego vloga z myślą o tym, że podłożę pod to dźwięk, że będę coś mówił. Ale po obejrzeniu parokrotnie tego odcinka stwierdziłem, że chciałbym to, co chciałem wam powiedzieć w słowach, chcę wam opowiedzieć obrazem, więc nie będę się powielał po prostu. Każdy z was może coś sobie z tego odcinka wyciągnąć lub też nie, to już od was zależy. Natomiast rzecz jest taka, że jakby ten vlog bez słowa jest kontynuacją moich słów, które powiedziałem we wcześniejszym vlogu. Chciałem was zachęcić, żebyście dzielili się spostrzeżeniami na jego temat. Czy coś wam przychodzi do głowy, czy coś wam to dało, czy coś uświadomiło, albo że odkryliście w tym historię, której ja na przykład nie znam, bo moje zamierzenie było inne pewnie. Więc zachęcam, żebyście się podzielili w komentarzach. Poznajcie Krystiana. Dobry wieczór. Krystian prowadzi karaoke w pubie 56 na ulicy Ratajczaka co wtorek o 21, na którym zawsze tu jestem. Prawie. Bardzo mnie to cieszy. To jest przedstawiciel najlepszej ekipy, która tutaj przychodzi. Michał, co dzisiaj będziesz robił? Śpiewał piosenki. Gdzie? W pubie 56. Ała, upalec. No, może być spoko. Litka wyjeżdża do Czech, wyjeżdżam. Litka to jest moja przyjaciółka z roku. Fajna? Moja psia psiu, bardzo fajna. Lubicie się? Lubimy. Tak mi się wydaje. Bardzo? No bardzo może nie, ale lubię Litkę. Lubię Litkę, lubię Litkę, lubię Litkę. Skromnie, ale godnie. Do Pilsna. Pić piwko, bo to jest kraina piwem płynąca. 4,5 miesiąca. Fajnie będzie? Nie wiem. Może, a może będzie źle i mnie odeślą. Odkąd zobaczyłem ciebie. Więcej helu nam potrzeba, helu! Helu, helu! Czemu zawsze wchodzę w takim złym momencie? No, taki mały wypadek się zdarzył. Ale nie było w tym dużo mojej winy. Po prostu się oparłam o nieodpowiednie miejsce. No i szyba poszła. Jakiś czas temu napisała do mnie znajoma z prośbą o to, żeby operaktor robił tygodnik teatralny poznański, czyli polecił najlepsze spektakle w danym tygodniu. Byłem na jednym spektaklu, zapowiada się bardzo dobre przedstawienie, o tytule Nie jest nam tak źle, ani nie jest to takie straszne, w reżyserii Szymona Kaczmarka, w studiu aktorskim STA w Poznaniu. Śmiało mogę powiedzieć, że jest to spektakl godny polecenia, bardzo konceptualny, bardzo ciekawy, poruszający jakieś ważne tematy, które dotyczą nas dziś. Bardzo fajnie pokazali się też słuchacze studia, moim zdaniem, ponieważ Szymon poprowadził ich bardzo filmowo. Co mam na myśli? Granie w teatrze rządzi się takimi prawami, że jest to granie ekspresyjne, bardzo. W filmie ta ekspresja jest bardziej w środku, w oczach, żeby kamera uchwyciła to, co jest w głowie, w myśli. I oni właśnie w ten sposób też grają. I to jest bardzo ciekawe, bo są w tym coś naturalni, szczerzy. I naprawdę swobodnie mogę wam polecić to przedstawienie. Jak będziecie mieli okazję zobaczyć i będziecie w Poznaniu, czy moi poznańscy znajomi, moi poznańscy widzowie, którzy oglądają vloga, to bardzo, bardzo serdecznie wam ten spektakl polecam. Drugi spektakl, który wam serdecznie polecam, to jest spektakl, w którym biorę udział czynnie jako aktor. I to jest spektakl Śluby panieńskie w reżyserii Andrzeja Błażewicza, który gramy właśnie od dziś, czyli od piątku. Piątek, sobota, niedziela gramy. Następnym razem będziemy grali jeszcze nie wiem kiedy, ale na pewno jeszcze do końca sezonu zagramy. I bierzemy trzy nie, głębokie... Nie, co ty, ja już jestem ten. Trzy głębokie wdechy i wydechy.
jestem... I odpuszczamy wszystkie napięcia. I odpuszczamy wszystkie napięcia. Relaksujemy się. Jak tylko zaczyna się próba albo spektakl śluby panieńskiej, to kolega Cichoń zamienia się w demona. Wychodzą z niego, po prostu wychodzi z niego wszystko. Wychodzą z niego złości. Zaczyna być histeryczny, chimeryczny. No po prostu coś niesamowitego. Czy ktoś ma jakieś zastrzeżenia? Ja w całej mojej okazałości. Jezus, gruba Berta będzie. Moi kochani widzowie mojego kanału, to ja! Blondek, no? Chciałam być różową landryną i spełniałam swoje marzenia. Ważne, żeby żyć tak, jak ci podpowiada serce. Na przykład dzisiaj na scenę mam zamiar wyjść z bananem, o czym nikt nie wie. Do wyboru jest jeszcze mandarynka i jabłko, ale postanawiam, że dzisiaj będzie banan. Woo!